czym? Z cytrynką. Miodu ci nie daję, bo ty nie. Ja tak nie słodzę. Nie słodzę i nic z tego nie ma. Niestety, nie słodzisz, ale wiesz, niestety, nie ma tak dobrze. Fant musi bardzo być. Dziękuję bardzo. No to faktycznie można nie słodzić. Tutaj można ten. Dziękuję, dziękuję. To akurat lubię. Przyszedłem do ciebie, żeby potwierdzić opinię, którą mają o mnie moi bracia. Ponieważ kiedyś już siedział... Się boję. Już się boisz? No właśnie, to straszną mają opinię. Znaczy, ja mam o sobie taką opinię, że jestem domatora. Ja lubię siedzieć w domu. Najlepiej u siebie. No ale kiedyś, ponieważ tak to jest w życiu, że... No wiesz, ja myślę, że w ogóle Dominikanie mają coś takiego w sobie, że lubią siedzieć w domu. Naprawdę. My, każdy z nas ma takie marzenie, żeby mieć taki dom i żeby tam siedzieć, i że w ogóle było ten... I w ogóle to nie wychodzi. Bo cały czas gdzieś musimy łazić, cały czas musimy gdzieś chodzić. Ja też muszę, chociaż naprawdę no z natury, wiesz, tak, ja bym siedział w domu, o właśnie, pił herbatkę, przyjmował ludzi, ja bym przyjmował, ale u nas nie można tak sobie usiąść, bo nie ma takiej kuchni, żeby tak można było posiedzieć. I wiesz co? Kiedyś nakazali, mówię, bo ja jestem domatorem. A u nas w kościele ojcowie współcelebransi siedzą za, tak się ma ich za plecami. Jest taka ława szyderców tam siedzi. I wiesz, ja mówię, że jestem domatorem, a na takiej słyszę, że się śmieją. Później jeden z moich współbraci wychodzi, no to nareszcie zrozumiałem, co to znaczy domator. Domator to jest taki człowiek, który lubi siedzieć w domach innych osób. Jest takie powiedzenie, takie słowo łacińskie na księdza, jest, że ksiądz to jest pontifex. To znaczy ten, co robi mosty, budowniczy mostów, pontifex. Pontifex maximus się mówi o papieżu, na przykład, nie najwyższy kapłan. Ale ja cały czas mam takie wrażenie, że to nie tylko chodzi o ten most taki, wiesz, od góry do dołu, nie? Od ludzi do Boga. Ja mam takie wrażenie, że kapłan to jest również ten, kto buduje mosty pomiędzy ludźmi. Pomiędzy. I to jest takie fajne. I ja mam takie wrażenie, że chodząc po tych różnych domach, a po różnych, wiesz, czasem byłem u takich ludzi, gdzie nawet herbatki nie było, nie? Tylko po prostu siedzieliśmy, bo tak wyszło. Kiedyś o tym opowiem, ale... Albo byłem gdzieś w pałacach, tak? I wszędzie tam, po pierwsze można mówić o Bogu z ludźmi, a po drugie też można tak przenosić tych ludzi, wiesz, z jednych do drugich, że można ich łączyć. Ja już miałem takie historie. Tych z pałacu do tych bez herbatki? Tak, można. Poznałem dyrektora pewnego muzeum pałacowego, a trochę wcześniej poznałem wspaniałych muzyków. I tak rozmawiam z tym dyrektorem, a później rozmawiam z tymi muzykami i oni mówią, wiesz, straszna sprawa, mieliśmy nagrywać płytę, nie mamy gdzie nagrywać. Może u was w klasztorze. A ja mówię, wiecie co, no u nas w klasztorze. Mówię, ale ja poznałem niedawno takiego dyrektora muzeum. Może, słuchajcie, po prostu zgłupia frant. Do niego na następnym spotkaniu, mówię, wie pan, panie dyrektorze, tutaj mam takich ludzi. No i się odbył, nie dość, że pozwoli im nagrywać przez tydzień. Tylko za jedzenie płacili. Mieszkali tam, nagrywali. Mieli koncerty, teraz mamy następny koncert. I rozumiesz, ja nic nie zrobiłem, ja po prostu byłem u jednych ludzi, byłem u drugich ludzi, a potem się zrobiło tak. Muszę jedną rzecz powiedzieć, która jest strasznie ważna, którą odkryłem, jak mnie wyświęcili na księdza, którym się w ogóle nie spodziewał, że coś takiego może istnieć. No, ale to ci powiem następnym razem. Aha, dobra, obiecanki, cocanki. Nie, no to się spotkamy, no przyjdę, no jestem domatorem. Nie ruszaj tego ciasta, on tak tylko powiedział. A ona do niej mówi, dziewczyno, mówi, to są Dominikanie, tu się nie trzeba bać.